się do pomysłów takich, jak już są za granicą, żeby pracownicy medyczni poddawani byli obowiązkowo szczepieniom. Jest pan za takim rozwiązaniem? Z punktu widzenia medycznego na pewno byłoby to wskazane, tak? My mamy w swojej strukturze organizacyjnej też takie oddziały, gdzie pacjenci są szczególnie narażeni na infekcje koronawirusem, chociażby zakład opiekuńczo-leczniczy, gdzie są starsi pacjenci, mocno schorowani. Powinniśmy no, jak najbardziej dbać również o to, żeby nie przenosić, nie było tej transmisji wirusa z pracownika na pacjenta. W tym momencie już też wprowadzamy pewne działania profilaktyczne. Na chwilę obecną wszyscy pacjenci przebywający w wspomnianym oddziale w ZOL-u są zaszczepieni i oczywiście rekomendujemy. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu wysłaliśmy pisma do pracowników zachęcających do szczepień. Oczywiście stawiając jako główny argument bezpieczeństwo naszych pacjentów. Odzew jest różny, powiem tak. Zawsze zostanie grupa pracowników, którzy no, będą w jakiś sposób kontestować szczepienia przeciwko COVID. Trudno tutaj zmusić pracownika, tak? No, w przepisy prawa też no, jakby nie pozwalają, żeby przymusić kogoś do zaszczepienia się. Ja mogę rekomendować. Mogę też prowadzić środki profilaktyczne w postaci na przykład obowiązku codziennego testowania się, tak? Pracownika niezaszczepionego. A jaki procent pracowników jest niezaszczepionych w szpitalu? No, to będzie około 40%.